No i wygląda na to, że udało mi się wejść do najtajniejszego sektoru, czyli sektoru dla księży. Praktycznie po mszy. Jeszcze trwa komunia, ale jak widać już ludzie zaczynają się wychodzić. I słusznie, bo jakby kurczę, te nie wiem ile tu jest osób, ale pewnie ponad milion. Jakby te wszystkie osoby chciały być w jednym momencie, no to byłaby tragedia. Dlatego więcej osób wpadło na taki sam pomysł jak ja. Żeby po prostu już w okolicach komunii się zacząć zbierać. Zaraz sprawdzimy, czy mój dobór stoi. O, widzę go. Sprytne myki. Kolejna duża zaleta tego, że wszystko dzieje się tak blisko miejsca twojego zamieszkania, to są sprytne przejazdki, o których nie wiedzą pielgrzymi. I możesz sobie tą przejazdką myknąć, wyprzedzić parę tysięcy osób. No i w zasadzie już koniec. Wracamy ze mszy. Wejściówka prasowa to jest po prostu najfajniejsza rzecz, jaka się mogła przytrafić. I to powtarzam tak po każdym wydarzeniu, na którym mam akredytację. Udało mi się naprawdę wejść do fajnego sektora. Mogłem teoretycznie, nie udało mi się dostać tylko do jednego sektora. Tak, sektora dla biskupów. Tam jeszcze trzeba było mieć jeszcze lepszą wejściówkę prasową. Ale nie narzekam, bo i tak było super. Dzięki temu, że byłem na rowerze, to naprawdę dojazd i przyjazd nie sprawiły żadnych problemów. No i praktycznie jestem już pod domem.